Dzień dobry, łączę się z Wami dzisiaj tutaj, żeby opowiedzieć kilka ważnych dla mnie rzeczy w tej wyjątkowej sytuacji, która nas spotyka, a przynajmniej spotyka mój biznes, ponieważ, no, jak wiecie, moją codzienną pracą jest to, żeby pracować w terenie, żeby pracować w Waszych szafach, żeby pracować w centrach handlowych. No a oczywiście jakaś część mojego biznesu jest online, to znaczy robię konsultacje online, sylwetkowe, określam typy sylwetek przez maila, robię analizy kolorystyczne online, także jakaś część mojej pracy jak najbardziej jest w tak zwanym online, ale jednak no, duża część się zmieniła, i postanowiłam, że nagram dla Was takie wideo, którego właściwie jeszcze nie nagrywałam. Zawsze moje poradniki są merytoryczne, dotyczą tego, jak łączyć ze sobą kolory, jak dobierać, nie wiem, rodzaj rękawa do sylwetki, albo czy sukienka plisowana, spódnica plisowana to Wam pasuje, czy nie. Natomiast dzisiaj chciałabym nagrać takie trochę nietypowe wideo. Wideo, które no, odpowie na pytanie, po co właściwie współpracować ze stylistką i nawet może nie tyle współpracować ze stylistką, co korzystać z porad stylizacyjnych. Czyli tak naprawdę no, nie tylko o mnie chodzi, ale chodzi o wszystkie porady, wszystkie zasady, które znajdziecie w internecie. I dzisiaj nietypowo zapytam Was, bo jestem bardzo ciekawa, z jakiego miasta mnie oglądacie. Dajcie proszę znać w komentarzu i no, pytam z prostego powodu. Jestem bardzo ciekawa, ile osób faktycznie jest z rejonu tego, w którym ja pracuję stacjonarnie, czyli ze Śląska, ewentualnie do tych rejonów, w których dojeżdżam, czyli Wrocław, Kraków, Warszawa, a ile z Was jest totalnie po prostu daleko, daleko i właściwie jedyną opcją, która jest dla Was, to jest właśnie korzystanie z tych porad takich no, online'owych, takich, które znajdziecie na YouTubie, takich, które znajdziecie na Facebooku, czy choćby na moim koncie na Instagramie, czy jak kupujecie polską książkę, to kupujecie ją w wersji papierowej, czy może w e-booku, czy może jedyną naszą opcją jest to, żeby spotkać się podczas kursu online. Jestem bardzo tego ciekawa, także dzisiaj wyjątkowo proszę o tę akcję. To wideo, które teraz nagrywam, jest w dwóch miejscach, to znaczy jest na moim koncie, na fanpage'u tak zwanym na Facebooku oraz na YouTubie. Także w dwóch miejscach będzie ono umieszczone i w dwóch miejscach bardzo proszę dawajcie znać, bo wiem, że to jest troszkę inna społeczność, troszkę inne osoby oglądają mnie w tych dwóch miejscach. No więc właśnie, po co właściwie korzystać z pomocy stylistki? Już, tak jak powiedziałam wcześniej, nie chodzi mi o taką pomoc fizyczną, to znaczy nie chodzi o to, że bierzemy się razem do kupy i idziemy na zakupy, czy robimy przegląd szafy, tylko po prostu w ogóle korzystać z materiałów, które są odnośnie stylizacji. Czy to właśnie książki, czy e-booki, czy kursy online, czy poradniki, które można na przykład znaleźć właśnie na YouTubie, czy na blogach. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że zasady stylizacji są zasadami tak jak każde inne. To znaczy są zasady, które dotyczą ogółu, rzadko kiedy dotyczą, no chyba, że są skrojone na miarę podczas indywidualnych konsultacji, podczas indywidualnego spotkania, są zasadami, które można przeczytać wszędzie, tak? Można znaleźć wszędzie. To znaczy, że w przypadku, kiedy ja pracuję na 9 typach kobiecych sylwetek i na 12 typach kolorystycznych, to można powiedzieć, że ja dzielę kobiety na 9 grup sylwetkowych, 12 grup kolorystycznych, czyli tak naprawdę 107 grup ogólnie, tak? 107 worków kobiet. I oczywiście no, nie jest tak do końca, że wszystkie porady, które są no, gdzieś umieszczone pod względem takim na przykład dla sylwetki A, czyli tam gruszki, czy dla jasnego lata, będą pasować dla każdej gruszki i dla każdego jasnego lata. Pamiętajmy o tym, że porady bardzo często mogą się nawzajem wykluczać. Pamiętajmy o tym, że porady no, bardzo często może się okazać, że do nas indywidualnie nie pasują. Może się zdarzyć tak, że te porady nam się nawet nie podobają. Tak, nie podobają. I co wtedy? Co wtedy, kiedy się wykluczają? Co wtedy, kiedy nam się nie podobają? Co wtedy, kiedy okazuje się, że porady, które są dla ogółu jakiegoś typu sylwetki, typu kolorystycznego, nie pasują właśnie Tobie. Przede wszystkim no zasady są po to, żeby łatwiej nam się żyło, tak? Żeby
żeby mieć taki kanon, żeby mieć takie wytyczne, w których możemy się poruszać. Czy one są na zawsze i w jakiś sposób nigdy nie do podważenia? Oczywiście, że nie. Jak wszystkie zasady. Ja tutaj nie będę żadnych porównań czynić, bo, no, bo przychodzą mi tylko głupie po prostu przykłady do głowy, więc może się powstrzymam, ale na pewno wszystkie zasady można w jakiś sposób złamać. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że no, ty nie możesz nosić golfów, bo twoja sylwetka na to nie pozwala, a ty jesteś strasznym zmarzluchem i kochasz golfy, to noś golfy, tylko naucz się, jak ten golf równoważyć. Jeżeli uwielbiasz czerń, a twój typ kolorystyczny nie powinien absolutnie tej czerni nosić, naucz się, czy i jak możesz tę czerń przemycić w swoim świecie, w swoich stylizacjach. Pamiętajmy o tym, że zasady stylizacji są zasadami poglądowymi i ja chciałabym, żeby, szczególnie teraz, kiedy mamy trochę więcej czasu, żeby przeglądać te wszystkie zasady w internecie, uczyć się, korzystać z kursów online, korzystać z e-booków, żeby pamiętać, żeby dostosowywać to bardzo do siebie. Pamiętajcie, to mają być tylko środki do osiągnięcia jakiegoś celu, tak? Współpraca ze stylistką, skorzystanie na przykład z kursu online, który oferuje stylistka, jest środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem w samym sobie. Pamiętajmy o tym, że nigdy nie można dać się zwariować, żeby zawsze pożądać, nie pożądać, podążać, no, głodnemu chleb na myśli, jak to mówią, podążać ślepo za kierunkowskazami, które ktoś nam daje. Także dzisiaj tak tyle chciałam do Was powiedzieć. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest to, żeby poznać wszystkie zasady, najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, jakie one są i dopiero później zdecydować się, czy, z jakiego powodu i czy po prostu będę je łamać, czy ja mogę je złamać, jak mogę nadrobić daną zasadę. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie wiesz, gdzie możesz coś złamać, czy możesz coś złamać, pamiętaj proszę o jednej rzeczy, zacznij zawsze od podstaw i nabuduj kolejne zasady, kolejne porady, kolejne i zastanów się, co z tego jest dla Ciebie, a co nie jest. Natomiast, żeby wiedzieć, jak przeginać, to trzeba no znać, jak to się mówi, że jeżeli nie znamy reguł, to nie wiemy, czy je łamiemy, jak je łamiemy, czy nie przeginamy, ponieważ nigdy nie można przeginać, oczywiście. No teraz, co jest podstawą? Podstawą oczywiście są informacje na temat tego, jak określić swój typ sylwetki, jak określić swój typ urody. Ja oczywiście wrzucę tutaj w opisie do tego wideo, w komentarzu, wrzucę Wam linki do postów na moim blogu, jak określić swój typ sylwetki oraz jak znaleźć swój typ urody. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, ale ja z materiału wideo na pewno się niczego nie nauczę, na pewno się niczego nie dowiem, to na pewno nie jest dla mnie. No, nie dowiesz się, jak nie spróbujesz. Także dzisiaj zapraszam Cię do odświeżenia albo do powrotu, albo w ogóle po raz pierwszy do zapoznania się z materiałami, jak określić swój typ sylwetki i jak znaleźć swój typ kolorystyczny. Zapraszam i do zobaczenia!